ten wielowymiarowy kryzys, w którym znalazła się Europa, jest także szansą, którą musimy wykorzystać. Do zrobienia jest wiele, ale myślę, że cztery rzeczy są najważniejsze. Po pierwsze, Europa musi zrobić wszystko, żeby rozpoczął się wzrost. Dla niektórych krajów w ogóle wzrost, dla innych przyspieszony wzrost. Wzrost, który nie doprowadzi nas z powrotem tam, gdzie byliśmy przed kryzysem, ale wzrost, który zwiększy konkurencyjność Europy. Wzrost, który stworzy miejsca pracy, które nie będą jutro czy pojutrze utracone na rzecz wielkich, nowych, wschodzących gospodarek, takich jak Chiny czy Indie. Po drugie, Europa potrzebuje działać już dzisiaj. To znaczy nie można zostawiać tego, co trzeba zrobić na jutro. Czyli takie uczucie nie tylko wagi, powagi spraw, ale także potrzeba natychmiastowego działania, to jest coś, co powinno nam dzisiaj towarzyszyć. Po trzecie, myślę, że Europa musi zacząć poważnie traktować tę swoją wielowymiarowość, wielopoziomowość swojego funkcjonowania. Fakt, że Europa to nie tylko poziom europejski, poziom stolic narodowych, ale to także regiony, to także miasta i te duże i te mniejsze. Fakt, że Europa to nie tylko instytucje europejskie, ale to także środowisko biznesu, to różni partnerzy, także społeczeństwo obywatelskie, także środowisko nauki i myślę, żeby dobrze odpowiedzieć, dobrze wykorzystać te wielowątkowe szanse, wielowymiarowy kryzys, żeby stał się czymś, co będzie już naszą historią, musimy także takiego wielopoziomowego działania mieć dużo więcej w Europie i tego partnerskiego działania dużo więcej niż było do tej pory. I po czwarte, myślę, że to, co jest dla Europy dzisiaj niesłychanie ważne, to jest to, że Europa musi cały czas myśleć o tym, że musi pozostać otwarta, że nie może wykorzystać kryzysu jako pretekstu do tego, żeby się zamknąć do środka, żeby szukać jakichś rozwiązań Europy, bezpiecznej Europy, skupionej wyłącznie na sobie. To jest historia, być może 50-40 lat temu Europa miała prawo tak się zachowywać, ale dzisiaj Europa musi być Europą otwartą na świat. Nie tylko dlatego, że ma ciągle szansę być nadal modelem dla świata, ale także dlatego, że bardzo tego świata potrzebuje.